Tak, jak najbardziej. Na organizację w 2 tygodnie rzeczywiście Polska dała radę. Rewelacyjna impreza. Wiadomo, że jakieś niedociągnięcia były, ale no to się nie da zorganizować w takim krótkim czasie tak dobrze, jak wydaje mi się, zrobiła to Polska. No ja zawaliłam pierwszy dzień. No 5 z 9, 4 punkty oddałam. No to nie był dobry start. Także po wczorajszym dniu ostatecznie i tak jestem zadowolona z tego, co się dzisiaj podziało. Zaczęłam całkiem nieźle właśnie z remisem, potem 4 z rzędu wygrałam. Właśnie wskoczyłam do tej 10. No ale 2 porażki z czołowymi szachistkami mnie gdzieś tam zepchnęły. Także cieszę się, że w ogóle ostatnią partię z Aliną Kaszlińską udało mi się wygrać, no i wskoczyłam do tej top 15 chyba. Jak najbardziej, to jest wiadomo, taki trening z najlepszymi, dokładnie. Te mistrzostwa są specyficzne, bo jest wymagany ranking odpowiedni, żeby w niej grać. Dlatego też nie każdy może i to, jeśli tą dziką kartę, zwłaszcza juniorzy, dostali, to naprawdę rewelacja.